przyjaciół ludzka, wy czym mnie wspominacie? Ja ilekroć marzę o mych przyjaciół, śmierciach, zesłaniach, więzieniach i o was myślę. Wasze cudzoziemskie twarze mają szlachetne miejsce w mych marzeniach. Gdzież wy teraz, szlachetna szyja Rylejewa, którą jak bratnią ściskał, carskimi wyroki wisi do hańbiącego przywiązana drzewa. Klątwa ludom, co własne mordują proroki. Ta ręka, którą do mnie bezturzew wyciągnął wieszcz i żołnierz, ta ręka od pióra i broni oderwana i car ją do taczki zaprzągnął, dziś w minach ryje skuta obok polskiej dłoni. Jeśli do was z daleka, od wolnych narodów, aż na północ zalecą te pieśni żałosne i odezwą się z góry nad krainą lodów, niech wam zwiastują wolność, jak żurawie wiosnę. Poznacie mnie po głosie, kim był w okuciach, pędzając milczkiem jak wąż. Budziłem despotę, lecz wam odkryłem tajnie zamknięte w uczuciach i dla was miałem zawsze gołębia prostoty. Teraz na świat wylewam ten kielich trucizny, żrąca jest i paląca mojej gorycz mowy. Gorycz wyssana ze krwi i z łez mej ojczyzny. Niech zrze i pali nie was, lecz wasze okowy. Kto z was podniesie skargę? Dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży, do cierpliwie i długo noszonej obroży, że gotów w końcu kąsać rękę, co ją targa. Thank you.
coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej. Wokoło lecą szmaty zapalone. Gorejąc nie wiesz, czy stawasz się wolny, czy to, co twoje, ma być zatracone. Czy popiół tylko zostanie i zamęt, co idzie w przepaść z burzą, czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty diament wiekuistego zwycięstwa zaranie. Ze wszystkich rzeczy świata tego zostaną tylko dwie. Dwie tylko. Poezja i dobroć. I więcej nic. Szczęście, widzisz, mój drogi, jest i ojczyzna, i ludzkość. Jest i istna potęga sztuki. Od anioła do szatana. Ta dziecina gnana, szczwana, kiedyż trupem padnie. I niemowląt już nie będzie psalmujących jak łabędzie, kiedy śmierć je kradnie. I ramiona młodociane w bezimienny puch rozwiane dziejów nazwą śmieciem. A 100 wiosen naraz błyśnie dla zrodzonych naumyślnie, skoro my odleciem. Thank you.
Tren Fortinbrasa. Teraz, kiedy zostaliśmy sami, możemy porozmawiać, książę, jak mężczyzna z mężczyzną. Chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle, co martwa mrówka, to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach. Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu. I teraz, kiedy leżą na kamieniu, jak strącone gniazda, są tak samo bezbronne jak przedtem. To jest właśnie koniec. Ręce leżą osobno, szpada leży osobno, osobno głowa i nogi rycerza w miękkich pantoflach. Pogrzeb mieć będziesz żołnierski, chociaż nie byłeś żołnierzem. Jest to jedyny rytuał, na jakim trochę się znam. Nie będzie gromnic, śpiewu, będą ląty i huk. Kir wleczony po bruku, hełmy podkute buty, konie artyleryjskie, werbel, werbel, wiem, nic pięknego. To będą moje manewry przed objęciem władzy. Trzeba wziąć miasto za gardło i wstrząsnąć nim trochę. Tak czy owak musiałeś zginąć, Hamlecie. Nie byłeś do życia. Wierzyłeś w kryształowe pojęcia, a nie glinę ludzką. Żyłeś ciągłymi skurczami, jak we śnie. Łowiłeś chimery, łapczywie gryzłeś powietrze i natychmiast wymiotowałeś. Nie umiałeś żadnej ludzkiej rzeczy, nawet oddychać nie umiałeś. Teraz masz spokój, Hamlecie. Zrobiłeś, co do ciebie należało i masz spokój. Reszta nie jest milczeniem, ale należy do mnie. Wybrałeś część łatwiejszą, efektowny sztych. Lecz czymże jest śmierć bohaterska wobec wiecznego czuwania z zimnym jabłkiem w dłoni, na wysokim krześle z widokiem na mrowisko i tarczę zegara. Żegnaj, książę, czeka na mnie projekt kanalizacji i dekret w sprawie prostytutek i żebraków. Muszę także obmyślić lepszy system więzień, gdyż jak zauważyłeś słusznie, Dania jest więzieniem. Odchodzę do moich spraw. Dziś w nocy urodzi się gwiazda Hamlet. Nigdy się nie spotkamy. To, co po mnie zostanie, nie będzie przedmiotem tragedii. Ani nam witać się, ani żegnać. Żyjemy na archipelagach, a ta woda, te słowa, cóż mogą, książę. Gdym odjeżdżał na zawsze znajomym gościńcem, patrzyły na mnie bratków wielkie złote oczy, podkute szafirowym dookoła sińcem. Był kląb i rój motyli, i błękit przeźroczy, i rdzawienie się w słońcu złotawej rezety. A gdy byłem już w drodze, sam nie wiedząc kiedy i czemu, przypomniałem te oczy przyziemnie śledzące mą zadumę i wpatrzone we mnie tym wszystkim, czym się można wpatrzeć w świat. I dalej. Co widziały te oczy?
nim w tysiącu alej zginąłem, jedną chatę rzucając za sobą. I czemu z szafirową zawczasu żałobą patrzyły w ten mój odjazd poprzez zieleń rdzawą rezedy, co pachniała przytłumiona trawą? I dlaczego te oczy były coraz łzawsze? Czy nie wolno nic nigdy porzucać na zawsze i zostawiać samopas kędyś na uboczu? Czy nie wolno odjeżdżać znajomym gościńcem i oddalać się zbytnio od tych złotych oczu podkutych szafirowym dookoła sińcem? Jarosław Iwaszkiewicz w kościele. Uklęknę tu przed świętą Agatą, która niesie swą wyrwaną pierś. A ty stań za mną, stań bliziutko i porozmawiajmy. Tak sobie pogadamy. To będzie prawie modlitwa. Nie lękaj się, tu nie ma podsłuchu. Podsłuch jest w greckim teatrze. Możesz mi odpowiedzieć. Wytłumacz mi, jak to się stało. Zaczęło się tak pięknie. Stworzyłeś taki piękny świat. Morze, las, kwiaty rozmaite. I psy, i słonie. To, że tam Kain i Abel, albo że Noe pił, albo że Neron lubił, jak się paliło, to przecież nic nie znaczy. To nie miało żadnego wpływu. I ludzie byli, tak przynajmniej powiadają. No i co? Co z tego się zrobiło? Jak ty to wszystko zlikwidujesz? Dlaczego oni tak latają całymi gromadami z miejsca na miejsce? Dlaczego jedni gonią drugich dżunglą, plażą, ulicami miast? Strzelają. Dlaczego robią nieczystości do wody? Chcesz powiedzieć, trzęsienia ziemi to za mało, bomby. Ależ dałeś im moc odradzania się. Czy ci nigdy nie przyszło do głowy, że nam jest coraz ciaśniej, coraz straszniej? Pozwalasz im mordować się, ale to mało. Na morza wypływa czarny mazut. Ptaki umierają ze strasznym krzykiem. Krzyk świętej Agaty to była pobożna pieśń. A to? A, milczenie to twój system. Panu Adamowi też nie chciałeś odpowiedzieć, ale on był naiwny. Myślał, że siła jest po twojej stronie. A co jest po twojej stronie? Powiedz, raz wreszcie powiedz, co jest po twojej stronie?
uczyłeś walca. Panno, Madonno, legendo tych lat. Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca? Świat, co w ramiona mi wpadł. Wylękniony bluźnierca dotulałem do serca, w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco, unisono dyszące, jak ty cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami przykryte i w dół, jakby właśnie tam były i błękitem pieściły, jedno te, drugie te, pół na pół. Rośnie krąg i strój trąb, wirujący pędzi krąg, rośnie zawrót kolisty po elipsie falistej, jednomętnym porywem wiruje jak bok, gdy przez sufit przetaczam nosem gwiazdy, zahaczam, gdy po ziemi młynkuje, to udaje siłacza, chude mięśnie naprężam, pierś herlawą wytężam, będziesz miała atletę i huzara za męża, w niebo wziętym bełkotem o zabawie coś plotę, będziesz miała za męża skończonego idiotę. Słuchasz chłodna i obca, co do chłopca, co obca, żebyś miała za męża wytwornego światowca. A tu noga ugrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie twój pretendent na męża. Ale szarpnę się, wyrwę i już wolne odeszło i walcuję, szurając podwiniętą podeszwą z jakąś gracją diabelską, czardaszowo-węgierską. Czarcie kręgi zataczam tą przeklętą podeszwą, trzęsę tyłkiem łatanym i na pysku mam łatę, 6 kopiejek w kieszeni i nic więcej. Poza tym palce lewej mej dłoni, dziarsko w bok odrzuconej, między palce twe wchodzą i znajdują pierścionek, zaciskają się kleszcze. Choć krzyknęłaś, to jeszcze niech cię boli, ty podła, to kółeczko złowieszcze. Ja ci inny dam pierścień, ja ci moim nieszczęściem wdzięczną szyjkę owinę jeszcze przed twym zamęściem. Myśliwą pętlą zacisnę tę łabędzią, tę wonną. Będziesz tańczyć na stryczku, wiarołomna Madonno. Sercem teraz zmiłuj się, zmiłuj. Echem teraz miłuj. Mnie miłuj, zlituj się, daruj, pożałuj, weź w ciemny las i zacałuj szeptem teraz, cichą namową, szeptem tajnym, żalem, żałobą, cichą melodią zwolnioną. W las cię wytańczam, Madonno. Czy pamiętasz, jak z tobą w ciemny las mego życia wkroczyłem? Czy pamiętasz, jak z tobą tańczyłem walca? Moja ty najbliższa i najdalsza i najdalsza. Panowie. Jak naciska na żywo? Były emocje?
Proszę Państwa, jest to przeżycie. Wszystko we mnie drży. Naszą tradycją jest tutaj kilka słów i bycie sam na sam z artystą, to znaczy publiczność z artystami. Kilka słów. Wzruszeni chyba wszyscy jesteśmy, prawda, proszę Państwa? Warto postudiować, wejść do internetu, przeczytać 4-5 razy, zastanowić się nad tym, jaką wielką rolę one odgrywały w naszej historii, a szczególnie te utwory romantyczne, które w sobie nosimy. Chciałem się zwrócić może najpierw do profesora Jakowicza z pytaniem takim. Jerzy Waldorf kiedyś miał taki cykl felietonów Muzyka łagodzi obyczaje, ale wydaje mi się, że rola muzyki jest większa. Co pan, panie profesorze, myśli? Jaka rola może być muzyki jeszcze większa? No, muszę powiedzieć przede wszystkim, że ja jestem ogromnie wzruszony faktem, że z mistrzem Olbrychskim po raz pierwszy dzisiaj występowaliśmy razem na estradzie. I muszę powiedzieć, że miałem parę momentów takich, że nie mogłem zacząć grać, ponieważ on mówi po prostu tak przejmująco, tak fenomenalnie. Ja zawsze mam taką refleksję, że my przyzwyczailiśmy się do tego, że na przykład jeśli jest wywiad z Olbrychskim czy z jakimś innym czołowym aktorem polskim, to się zwykle pyta, jak się panu grało z Angeliną Jolie, albo odwrotne pytanie powinno być, drodzy państwo. Musimy zacząć od dzisiaj tę tradycję zmieniać, dlatego że my mamy wybitnych, wspaniałych artystów. Daniela Olbrychskiego, Jerzego Semkowa, Zdzisławę Donat, którą słyszałam niedawno. Część z państwa nawet nie wie, kto to jest. Wielka śpiewaczka, która śpiewała Mozarta. Lepiej niż wszyscy ci uznani śpiewacy. My po prostu nie zdajemy sobie sprawy z siły oddziaływania tych wspaniałych artystów, tych wspaniałych ludzi. I ja myślę, że tak, że płynie na nas wszędzie rzeka muzyki, a w zasadzie jest to hałas generalnie, bo wchodzimy do jakiegokolwiek magazynu, słyszymy w każdym magazynie coś innego i najczęściej jest to muzyka, którą zagłusza bas. I generalnie jakby nasza wrażliwość jest systematycznie przytępiana. Ja z wieloma ludźmi rozmawiam, niektórzy się wstydzą do tego przyznać, że cisza, w ogóle cisza jest podstawą muzyki, tego co się za chwilę dzieje. Musi być cisza najpierw, żeby powstała muzyka. Muzyka kształci wrażliwość ludzi. Po prostu chodzi mi o to, że generalnie muzyka jest inspiratorem nas wszystkich, nawet my sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jest w stanie nas zainspirować, jest w stanie nas uwrażliwić, naszą wrażliwość wydobyć. Dzisiaj powiem, że właśnie pan jest muzyką. Pan gra wszystkim, każdym pociągnięciem smyczka i całym ciałem, policzkami, włosami, fryzurą. Pan Daniel Olbrychski, mój partner, oni wyzwalają w człowieku takie pokłady energii, o które ja bym sam siebie nie podejrzewał. Także bardzo dziękuję. Ale pan grał wspaniale beze mnie też przez wiele lat. Nie, proszę państwa, ja tylko ostatnią rzecz powiem, naprawdę, już ostatnio, nie będę milczać już cały wieczór. Mieliśmy krótką próbę u mnie w domu z panem Danielem i on powiedział parę słów, ponieważ jest bardzo zajętym człowiekiem, znacznie bardziej niż ja. Ja tylko ćwiczę, a on gra w filmach, w teatrze. Powiedział parę takich słów, które po prostu mną wstrząsnęły z tego tekstu. Wstrząsająco po prostu. Wielki, wspaniały aktor polski. Daniel Olbrychski. Ale do pana Daniela dojdziemy, ale chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, że pan jest na zewnątrz tych skrzypiec, ale też w środku. Ja nie wiem, jak pan tam wszedł, ale wydobywa się pan pięknie. Ja chciałem się zwrócić jeszcze, pozostańmy przy muzyce, do pana Roberta Morawskiego. Młody muzyk, młody artysta, który dopiero 13 lat temu ukończył szkołę muzyczną, ale teraz pracuje z młodzieżą. Czy wśród młodzieży jest przekonanie, że muzyka może być misją, że można nią więcej zrobić niż tylko sobie przyjemność? No, myślę, że człowiek się nie zmienił przez odkąd został stworzony i to jest wartość niezmienna i trafiam na studentów, którzy nie czują tej misji, ale też są tacy, którzy są wielkimi talentami i no to obcowanie z takimi osobami jest oczywiście wspaniałą przyjemnością i tak samo jak pan profesor Jakowicz powiedział, no jest to taka misja zarażania ich muzyką, swoim entuzjazmem, jakąś tam wiedzą wciąż powiększaną. Mam nadzieję, że nigdy nie przestanę się rozwijać.
Cóż ja mogę powiedzieć, ja się nie chcę mądrzyć na takie tematy, bo moim marzeniem jako chłopca było zostać albo muzykiem, potem miałem okres, że chciałem zostać piłkarzem, ale chciałem powiedzieć Państwu, że moje marzenie się spełniają, moje marzenia się spełniają, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Oprócz tego, że mam wspaniałą rodzinę, to jeszcze występuję z takimi artystami, że nie przypuszczałem, że dożyję takiego dnia, że wystąpię z dwoma wybitnymi albo jednym z najwybitniejszych polskich artystów wszechczasów. Dziękuję bardzo. Panie Danielu, ja kibicuję panu od bardzo, bardzo dawna, w zasadzie od początku pana działalności i znam... Chciałem, że razem się starzyjemy dokładnie. Razem, tak. Nie, młodzież jesteśmy ciągle. Ale pamiętam wszystkie pana role w Teatrze Narodowym, na niektórych byłem nawet po 5 razy. To ja nie widziałem tych. Panie Danielu, ale wiem, że pan tu cytował parę razy Mickiewicza i wydaje mi się, że w tych relacjach polsko-rosyjskich, no ja tu widzę pana takiego Mickiewicza dzisiejszego. Pan zresztą bez przyczyny na pewno nie wybrał tego utworu Do przyjaciół Moskali. No mam też wielu przyjaciół. No właśnie, ma pan wielu przyjaciół i chciałem zapytać. Niektórymi się kłócę na temat historii, polityki, ale dalej są moimi przyjaciółmi. Czy jest wystarczająca według pana rola inteligencji, która może się swoimi metodami, takimi choćby jak pan, porozumieć bardziej z inteligencją rosyjską, żeby przez to właśnie, przez ten katalizator mogło dojść do większej sprawy niż tylko wymiany kulturalnej, do jakichś relacji międzyludzkich, do przekonań, do świadomości. W zasadzie się nic nie zmieniło. Ciągle ten pies chce kąsać rękę, która zdejmuje obroże, prawda? Czy jest według pana wystarczająca rola inteligencji polskiej, która może być przydatna też rozwojowi kraju? To jest problem odwieczny. Odkąd istniała inteligencja i elity artystyczne, jeśli chodzi o stosunki z Rosją w naszych dwóch krajach. Myśmy, te elity, a nawet z każdym dziesięcioleciem, nie tylko elity, ale miliony Rosjan było zafascynowanych i są zafascynowane polską kulturą i odwrotnie. Moje pokolenie uczyło się języka rosyjskiego nie dlatego, że to było obowiązkowe już nawet w podstawówce, bo w szkole się uczy niechętnie języków obcych, ale uczyliśmy się, bo chcieliśmy rozumieć piosenki Okudżawy, a potem Wysockiego. Myśmy śpiewali to na obozach, spływach kajakowych, po odśpiewaniu Czerwony Pas drużynowy jest wśród nas. Śpiewaliśmy, nie wszystko rozumiejąc, piosenki Okudżawy. Potem miałem szczęście się z nimi zaprzyjaźnić. I to my sobie wspaniale radziliśmy bez polityków, nawet w czasach takich przygnębiających u naszego wschodniego sąsiada jeszcze bardziej, przeraźliwie przygnębiających, to te elity, one się uczyły języka polskiego na nie elity, bo elity to wiedziały w filmie Wajdy, o teatrze Hanuszkiewicza, o Łomnickim, o Cholubku, wszystko. Oni się uczyli z takich czasopism jak Ekran czy Film. I znałem bardzo wielu Rosjan, którzy biegle mówili nigdy, nie będąc w Polsce, ani nawet nie mając języka polskiego obowiązkowego w szkołach, z miłości do polskiej kultury. I o to jestem spokojny. Natomiast we wszystkim od wieków wszystko psuli politycy. No, czy to z jednej, czy z drugiej strony. Po cholerę nam było iść na Kreml, żeby jakiegoś samozwańca obsadzać. Wprawdzie to była chyba nasza ostatnia wizyta zbrojna. Od tego czasu częściej raczej kawaleria rosyjska, a potem czołgi radzieckie bywały nie zawsze w celach wyzwoleńczych tutaj w tej części Europy. No politycy w tym przeszkadzają. Tutaj przeczytałem Trent Fontenbrasa. No i Herbert fantastycznie rozumiał, że to nie Hamlet będzie budował przyszłe państwo, tylko że on musi wziąć miasto za mordę, jak to powiedział. Ale paka ziemlia jest uwiertica, jak śpiewał mój przyjaciel Okudżawa.
trzeba, jak mówił inaczej Norwid, który Okudżawy nie znał, ani Bułat Okudżawa, pewnie Norwida, że z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, poezja i dobroć i więcej nic, a 100 wiosen naraz błyśnie dla zrodzonych na umyślnie, skoro my odleciem. Ja uważam, że trzeba zmierzać, tak jak Mickiewicz młody napisał, w życiu koniecznie trzeba coś ścigać. Ideę, miłość, a chociażby i zająca. Także każdy na tym swoim odcinku, nawet dzisiaj przed chwilą ścigaliśmy na nutach najpiękniejszych kompozycji na skrzypce i na nutach najpiękniejszych strof. Myśmy dzisiaj też coś ścigaliśmy i to jest taki malutki wkład, żeby dać wzruszenie, chwilę zadumy. I to jest bardzo ważne. Proszę bardzo. Bułat Okudżawa napisał wiersz, już nie zaśpiewał go, bo to, ale wiersz to był. Język niczemu nie winowatka, jak skazał pan Daniel. Bo on mnie kiedyś zobaczył w telewizji, zdaje się, Łotewski, gdzieś tam skakał po kanałach. Dziennikarz zadawał pytania po angielsku. Powiedziałem, że nie udawajcie, pan tak dobrze po angielsku nie mówi, powiedziałem mu, a wy wszyscy znakomicie znacie rosyjski. Będziemy mówili po rosyjsku. To będzie bardziej naturalne. Mówi, jak to? A pan chce mówić po rosyjsku? Przecież Rosjanie tyle złego Polsce wyrządzili. A ja odpowiedziałem, język niczemu nie winowat. I Bułat napisał taki wiersz, który mnie dedykował. Ja patrzyłem z ogromnym wzruszeniem na pana profesora tutaj i tak mi przeleciało całe życie. Dzieciństwo w każdym razie przed oczyma, bo ja zanim jeszcze marzyłem, żeby być mistrzem olimpijskim, byłem przekonany, że nim będę, tylko nie byłem pewny w jakiej dyscyplinie, więc zmieniałem co rok, no to nie można dojść do wielkich sukcesów. Ja jeszcze przed tym marzyłem, żeby grać w orkiestrze, właśnie na skrzypcach. W orkiestrze, bo nie marzyłem, że będę wielkim wirtuozem, bo za późno wziąłem skrzypki do ręki, to już miałem 11 lat. Ale niestety Królak wygrał wyścig pokoju, a rodzice byli niezamożni i na rower już nie mieli dla mnie. Teraz sprzedałem skrzypce i kupiłem rower. Ale rodzice potem odkupili jakoś te skrzypce i jeszcze 2 lata chodziłem na klasę skrzypiec. No, już nie. Zagrałem w garderobie parę tak. Ale zobaczą państwo w jednym z odcinków Klanu. Tam gram pod playback menueta Boccheriniego, ale po smyczku i po precyzji palców widać, że ja idę równolegle z nią. Oczywiście, jeden do jednego. Tylko ten dźwięk nie byłby dźwiękiem wirtuoza, tylko kogoś, kto uczył się 3 lata i bardzo dawno skrzypiec nie miał w ręku. A ja tam gram jednak skrzypka. No. Proszę państwa, nie odmówię sobie jeszcze na koniec uścisnąć, które odkupili rodzice. Ręce takim wspaniałym artystom. Bardzo serdecznie dziękuję. A tego, panie profesorze, poloneza Adur Wieniawskiego, będzie on nas niósł do domu, a jeszcze pozostanie w duszach i w sercach na długo. Proszę zostać z nami, wieczór się nie kończy. Ponieważ będziemy mieli za chwilę projekcję 2 krótkich filmów o artystach i krótką dyskusję z malarzami. A później zaproszę panów i państwa na koktajl, ale dopiero po dyskusji z malarzami. Ja myślałem, że same wchodzą do głowy, panie Danielu, już teraz. Dziękujemy jeszcze, brawo dla tych wspaniałych wirtuozów.